Będzie to bieg inny całkowicie niż wszystkie biegi, na których byliście. Drodzy Państwo, chciałbym nawiązać do samych koszulek, w których jesteście, w których jesteśmy, z uwagi na to, że one tak naprawdę powstały przez pewne przemyślenia. Nasze, Fundacje Sprzymierzonych Grą, firmy Octagon i wielu, wiele jeszcze innych osób, które angażują się w to przedsięwzięcie, na którym się jesteście. Drodzy Państwo, koszulki, zauważcie, z przodu jak każda koszulka, Radomsko, bieg Radmagedon, czyli radomszański bieg, nie od biegania, tylko od miasta Radomsko, i dlatego koszulka jak każda inna. Pokażcie, panowie. Z tyłu skrzydła żołnierz. Żołnierz piechoty, drodzy Państwo. Dlaczego żołnierz piechoty? Bo, drodzy Państwo, każdy może być żołnierzem, a żołnierz to tak naprawdę anioł, który niesie pomoc. Chcielibyśmy dzisiaj przeprowadzić taką zbiórkę publiczną dla Tasiora, który jest w trakcie rehabilitacji po wypadku motocyklowym. Tasior trafił tak trochę dziurę prawną, ponieważ został zwolniony ze służby po 12 latach, ale nie otrzymał żadnej emerytury i żadnych innych tak abanaży, ale też nie może dostać jakby świadczeń z ZUS-u, ponieważ jeszcze nie był zatrudniony, jeszcze nie nabył praw. Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło, że to ja właśnie dzisiaj otworzę ten trzeci już w Radomsku bieg ekstremalny. Pragnę przede wszystkim życzyć uczestnikom tego biegu wiele radości, sukcesów, wielu sportowych wrażeń. Ja mogę tylko pogratulować i podziękować tego, że tworzycie taką społeczność ludzi, którzy wzajemnie się wspierają. Przyznam, że miałem okazję uczestniczyć i obserwować podobnego rodzaju imprezy, ale ta absolutnie się wyróżnia pod względem tej idei, tej takiej lokalności i tego, że widać między wami takie prawdziwe, braterskie relacje i widać tutaj duże zaangażowanie. To jest najważniejsze. Bardzo dziękuję i bardzo Państwu gratuluję. Gratuluję Pani Prezydent za patronat i Tobie, Pawle, za organizację.
ogólnie to dostanie takie wciry na treningu, że dzisiaj się już nic nie odezwę. To wszystko jej wina, nie? Ona nas tak mobilizuje. To jest... Uczeń przerósł mistrza. Nie. To jest człowiek, człowiek dusza. Daje nam takiego powera, że... Robert w czarnych? Polecam wszystkim, kto tylko jeszcze nie był u nas na treningu, zapraszam do Justyny, tylko, o, tylko z nią takie jaja. Cudownie, dziękuję, że mi namówiła. Super. Naprawdę. Zachęcam do jakiegokolwiek uprawiania sportu, przede wszystkim dzieciaków, bo siedzicie przed tymi komputerami, później są garby, nawet nie umiecie się schylić, skłonić, ani kurde przebiec 2 km. Więcej na podwórku, na dworze, mniej na komputerze i będziecie zdrowsi.